Cześć, tu Teoczyn i witam Was w jakby takim odcinku eventowym pierwszym, który będę chciał robić i to będzie polegało mniej więcej na tym, że będę wbijał na różne konta albo ewentualnie grał też na swoim i inwał ludzi z mniej więcej tej samej ligi. No chyba, że będę grał na swoim, to po prostu będę ze wszystkich lig inwał i to polega na tym, że każdy z Was ma szansę, wystarczy dołączyć do grupy Teoczynowy LOL na Facebooku, link macie na dole w opisie. No i czasami też po prostu ze streama będę ludzi wybierał, bo jak wiecie, ostatnio reuploaduję filmy ze streama, więc właśnie tak. I tyle, no będziecie tam mogli Wiecie, ostatnio reuploaduję filmy. dołączyć. O, zajebiście. No więc tak, polegać to będzie na tym, że w tym momencie na grupie Teoczynowy LOL piszę post. Uwaga, organizuję evencik polegający na tym, że teraz do gry pierwszą osobę z silverem, która napisze tu swój nick. Będę grał na koncie Crashu. Tak, Mr. Crashu, dobrze. Zważywszy, że to będzie pierwszy odcinek, ta osoba, która się zgłosi, a prawdopodobnie się zaraz ktoś zgłosi, nie będzie wiedziała o tym, że będzie nagrana, co będzie dodatkowo dość ciekawe. Czemu na Silverze? Nie wiem, no po prostu mam tu jedno konto, znaczy właściciel mi użyczył. Silver 1, 16 punktów. To wygląda jakoś tak mniej więcej, że niewiele brakuje do tego golda, więc to jest taki wysoki silver. O, proszę, już pierwszy poszedł. Jakże szybko. Inwujemy. Cody Pell. Zobaczymy, czy przyjmie. Tu. Przyjął. Okej, mamy tu srebro 3, więc ja już Facebooka wyłączam. I będziemy grali. Dobrze, więc startujemy. Sobie tego rankę dzika. Też jest możliwość, żeby pogadać na Skype'ie czy na TS-ie, ale że to jest pierwszy odcinek i na razie to jest tak jedynie pomysł, no, realizowanie pomysłu na szybko. Będę starał się pokomentować grę sam. Chociaż może. Sobie pójdę mid albo topa. Nawet mam pomysł kim. Tu. Wiecie, takie pytanie ten. Jestem zwycięzcą. Adam Haku, masz plusa. Plus jeden dla Adam Haku. Maciu, Vladem. Nie, no bez przesady. Czekajcie, skąd wiedział, że ja będę grał Vladem? Trzeba zbanować listkę. Tutaj trzeba dać info. Najważniejsze na świecie. Jestem przed mutacją. Dobra.
To może nie tym razem, bo jednak moje uszy są dość wrażliwe na piskliwe głosy. Tak, dobrze, mówię słychać Sedina. No tak. Nie, to właściciel konta jest akurat. Ta. Last pana. Cię tresza. Nie mają go. O, ktoś wyszedł. Smutne. Can I everywhere? Na. To są ci sami pewnie. No, w większości też nie mają trasha. Okej. Eliski też nie mają. Eliskę miał akurat ten, który wyszedł. No to Jarvor. Support AD Carry Jungle. Te rozmowy z Silverze. Nikt nie wie, komu o co chodzi. Kasadin ban. Z. My mamy Thresha. Mamy znacznie więcej championów jako drużyna. I jest Adam Haku, czyli mamy przewagę. Rzeki spłyną krwią. Jestem na chwilę, odszedłem. No, o, dobra. Będziemy mieli vibe dżungli. Wpierdzie nam Strepsils, bo mnie gardło boli. Ale to nic, damy radę. O mój Boże, tak się ludzie dogadują.
tym silverze. Czyli będzie dłomit. Przyjemnie, przyjemnie, strasznie przyjemnie. Ja nienawidzę tego. No dobra. Zaczynamy. Tak sobie rzucę okiem, co mamy do dyspozycji w naszym i przeciwnym teamie. Wow, Morgana Gold 5, 0 punktów, Kha'Zix Gold 5, 8 punktów. Tak to Vi Silver 2 i Draven no, Silver 3. A u nich Silver 1, Silver 1, Silver 1, Silver 1, Silver 2 i Silver 2. Znaczy 3 razy Silver 1 i 2 razy Silver 2. I nami never played in ranked game, ale oni chociaż mają supporta. Mam nadzieję, że ten Adam Haku pójdzie. No dobra, mam nadzieję, znaczy do mnie dokończyłem, mam nadzieję, że ta Morgana pójdzie na bota. Chociaż z tym Dravenem, a nie się będzie pchała na siłę na tego mida. No to będzie trochę lipnie. Morgana to nie jest najgorszy pomysł na supporta, zważywszy na jej tarczę, która może strasznie pomóc. Jak leci jakaś bańka od nami, czy też fala. Gamerforfun.pl. Fajny nick. Okej. Kogo ja w ogóle będę miał na topie? Janika. Janik na topie. Dobra. Te SMS-y. Jaki Janik? Nie wiem, chyba zacznę. Moment, 100 HP. Albo może szybsze to. Dobra, spróbuję raz zacząć tak. Wiem, że to jest mało profesjonalne. Ale ja nie jestem mistrzem grania Wladimirem. I się tego nie wstydzę. Ale cóż, no może być ciekawie. Chyba, że mnie zjadą silvery.
30 sekund do pojawienia się stworów. Morgana, bądź mądrzejsza, chodź na bota. Jasne, mi tam nie zależy na wygranej. Super Adam, cały YouTube z ciebie wali. Haha, dowcip, taki śmieszny, fajniutki, śmieszniutki, lol. Nieważne. Dobra. Masz świetne podejście jak na rankedę. Paciulpk tada kalbek. Jen, Allah Akbar normalnie. Draven wszystko robi stylowo. Draven. Dobra, zobaczymy jak tam pójdzie. No spokojnie sobie pogramy. Pozdrawiam moją panią od polskiego. Ja również. Chociaż nie mam pani od polskiego. Whatever. Od 2 lat. Zostaw mnie, duchu niedobry. Nie zjebałem na hita, oczywiście. Bo się bawiłem z duchem w berka, a drugiego zjebałem, bo nie umiem laskitować Wladimirem z autoataku. Janik jest o tyle denerwujący, że to gunwo będzie mnie cały czas nie dość, że harasować, to jeszcze się tym leczyć. Nie, mój las i znowu spieprzyłem. Cudownie. Harasować to gówno umie. Ach. Niech połączy nas braterstwo krwi. Ja no podejść za bardzo do farmy nie mogę, będę musiał czekać, aż się trochę odpuszuję. Poszedł warda postawić, czy co? Miał warda? Nie zwróciłem uwagi, ale chyba tak. Jeps. Dobra. Na razie to... No chodź, waj, chodź. Nie mam plamy. Zagrałem dość agresywnie. No. Nie, nie, ja muszę stąd flashować. On też flashnął. Cofaj, cofaj, on flashnął. Nie ryzykuj. Mam plamę. No, jakby go zabiła, byłoby fajnie. Nie zabiję go. Jeszcze padnie. Why so, so bad? Ale The First Blood zdobył nasz team. Szkoda tylko, że Yorick w tym momencie ma double buffa. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. You so... mine. Spokojnie, ja tam killa nie oddałem. Nie jestem First Bloodem. Ta oczy nie jest First Bloodem. Zapiszcie w kalendarzu. Do czasu, kiedy nie mam spell Vampa jeszcze. Ogólnie siedzenie tutaj będzie... No. O, użyłem potionów dwóch, bo miałem warta pod trójką, a nie pod czwórką.
To ciekawe. Oj, zmarnowałem sobie E. Ale ja ładny mu damage robię z tego E. Chyba tylko, że on się leczy. What? Głupi Janik. Idź mi z tym duchem. Przeciwnik pokonany. Dobra. Już nawet nie będę czekał na ten szósty, tylko się po prostu cofnę. Przez 20 sekund nie mógłbym podejść do farmy, bo nie mam ani plamy, ani flesza. Tak moja fala idzie. Teraz stracił tego double buffa. Kupię sobie na spokojnie to. Tego spellvampa, budki dołożę. Możemy wracać na tą linię. On ma łezkę, no tego się szło spodziewać. Będzie mógł spamować tymi spellami. Norma. Norma, Janik, norma. Ale z farmą nie odstaję aż tak dużo, mam 41. Ja nadgonię, bo jestem Vladimirem. Potem to będę miał na 2E całą falę minionów. Jak najwięcej tej farmy zgarnąć. Weź idź. No idź i podlazłem, żeby mu dać tyle, co mu dałem. Plus jest taki, że ja też się strasznie leczę. No tylko, że moje E zabiera mi HP, a muszę je utrzymać na odpowiednio wysokim poziomie. Czyli na czwórce. Dobra, ona go trochę odgoniła, nawet jeżeli kill nie padł. No, Vlady. Bardzo mogłem się wbić, zważywszy na fakt, że mam strasznie mało życia i podszedłbym do Yorika i padł. Zrobiłem! Ja pierdziele! Flashnąłem się w niego, bo myślałem, że on już podszedł i w ogóle takie łombo-kombo zamotanie, że nic z tego kompletnie nie wyszło. Ja... Bum! Ginie po raz kolejny, waj. Chyba, że już się nie będzie biła. Szkoda, a Yorick dostał asystę. Nie lubię Tryndamere'a. Mogłem po prostu flashować w drugą stronę i uciekać. Jak i tak odpaliłem tego ghosta, bym uciekł. Chyba. Naprawdę rzuci się za mną? To nie jest głupie z jego strony w tym momencie. O, Ignite, to już w ogóle
Dobra, zjebałem. Chciałem tą plamę rzucić, żeby nie rzucił mi jak najwięcej damage'a. W ogóle jestem strasznie rozkojarzony. I skończyło się jak się skończyło. Morgana ma 3 kile, Draven ma 2 asysty. What? Wow, mam już 0-2. A ten dead był kompletnie niepotrzebny. Tak jak wcześniejszy to był fail. Tak, ten to była porażka z mojej strony. Tyle. Dobra, ale mam już item, który jest strasznie dużo spell vampa daje. No i regeneracji many za 3 sekundy. Nie. Chodzi o to, że to, ten item jest o tyle dobry, że ma tak. Raz, że ma spell vampa, dwa, że ma skrócony. Że ma 40 AP i 3, że jest dość tani. I o to tu głównie chodzi. Chociaż, no, można by się obejść bez niego, ale jakoś dużo się nim leczę, o tak. Dlatego mi odpowiada. Zostaw mnie. Nie lubię tej postaci strasznie, to jest takie trudne na linii. Znaczy, po prostu, to jest postać, którą idzie łatwo ugrać, tyle. O, najlepszy wart w mieście. Przeciwnik pokonany. Mój najlepszy wart w mieście, gdyby był postawiony prawidłowo, to teraz by zniszczył system, ale nie był. A co ja tu robię tak właściwie? Jolo. Dobra, to był tak zwany bait w tym momencie. Jeżeli biegasz w kółko, udając, że jesteś free killem i masz końcówkę życia, to właśnie to wiedz, że... Znaczy, jeżeli... Może tak, w ten sposób. Jeżeli twój przeciwnik biega w kółko z końcówką życia, a widzisz, że ma ghosta i że raczej go nie dorwiesz, odpuść! Bo prawdopodobnie go nie dorwiesz. Zobacz, że to jest Wladimir i on za chwilę będzie miał pół życia. A udało mi się tak zbajtować tego Raiza, że jeszcze go zabili. No nie miałem z tego asysty, ale to nic, bo patrzcie, ja już mam... Teraz trochę spieprzyłem, bo mnie dwa razy wieża kitnęła. Ale to nic. O, wrócił Janik. Zablokowałem się na własnych minionach. I znowu padnę. Przez to właśnie. Przeciwnik pokonany. Musiałem użyć W, bo zablokowałem się na własnych minionach i nie mogłem zwyczajnie się cofnąć. To jest strasznie irytujące. Goddammit. W ogóle dostałem 2 asysty, za tego Raiza nie dostałem, że musiałem dostać za trenera Raiza tego Jorika. Dobra. Walić, trudno się mówi. Tak, ja to jeszcze ugram. Ten wart najlepszy w mieście tu stoi, więc może kupić sobie innego. Oj, to zwyczajnie dzisiaj nie jest mój dzień. Tej farmy przez tego Jorika jest dość mało. Ale cóż, raz się żyje. Przypominam, jeżeli ktoś chce uczestniczyć w takim ewentualnym evencie, czyli zagrać sobie ze mną na jakichś randomowych ligach, to nie będzie zawsze silver, to nie jest coś takiego. Czemu ja wyssałem na koniec jego oklona? Slow, 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 slow. Dobra, nie dorwę go. Tak, zgarnij mi creepy. Mam za dużo. No Jorik, wiesz co, mógłbyś się cofnąć, szczerze mówiąc. Bo narażasz się mi. Strasznie się mi narażasz w tym momencie. Możesz paść. Mówiłem, że możesz.
tym momencie popełniłeś straszną głupotę, bo ja byłem w tył, a spowodowałeś, że odrobiłem. Jeszcze ci spuszowałem wieżę. Na. Tu. Dziwicie się, czemu takie spele? Znaczy, możliwe, że się dziwicie. Ogólnie chodzi o to, że Vlad jest strasznie dobrym split pusherem i bierze się te spele nie po to, żeby grać agresywnie na linii. Znaczy, nie bierze się tego Ignite'a, żeby ewentualnie zabić, tylko głównie się bierze właśnie tego flasha z ghostem, żeby móc łatwo uciec od ewentualnego ganku, kiedy się split pushuje. Zawsze przecież można użyć flasha agresywnie, tak jak ja to zrobiłem. Nie wiem, ogólnie moja gra Vladem, nie grałem nim od drugiego sezonu, tak naprawdę. Nie wiem, czy w ogóle mam jakiegokolwiek rankeda rozegranego Vladem na moim koncie normalnym. Tutaj sobie uznałem, że zagram, bo tak, bo mogę. Tyle. Dobra, to spuszowany mit. Jeszcze sobie te duszki zgarniemy. Zawsze to jest jakaś kasa. Czym więcej, tym lepiej. I zgarniemy smoka ładnie. Potem się recallnę i skoczę z powrotem na topa. Bo się puszuje. Raczej powinienem nie... Znaczy raczej nie zdążę. Ale to i tak tam jakaś farma przyjdzie. A ja będę miał już na maskę w tym momencie. Tą mniejszą, nie? Jak tam sobie radzi nasz kolega? 2-2-2. 2-2-2. 93 farmy, nie jest źle, ładnie. Ten ich bot zostaje w dupsko. Z outfarmiona Vayne. Ja przegoniłem Yorika. Jestem zadowolony. On tu teraz będzie siedział. Chciał spuszować wieżę, ale bardzo mi przykro, nie zrobi tego. Czemu Vayne wchodzi z linii tak, bo tak? Tak, bo tak. Bo tak, bo tak. Bo musi zgarnąć moją farmę. No, Kha'Zix, dość ostro wchodzisz tam. Nie chcę z wami dive'ować, bo to się źle dla mnie skończy. Dla was zresztą też. No nie, no niby zabili. Udało ci się zabić wroga. A mi? Zabijcie ją. Przeciwnik pokonany. Seryjny zabójca. No, Vayne trochę przesadziła. Ale Tobim padnie, 4 kile zdobyliśmy za jeden. Ja spieprzyłem, bo nie utrzymałem E. Ale nób ze mnie. A, nie, nie. Przy tym zmerze nie będę się wbijał. A, Yorick, nara. Nie do powstrzymania. Dobra, jak widzicie, mimo że miałem to 0-3 na początku, wyszedłem na 5-3. Bez najmniejszego problemu. Jest dobrze. Na. Cześć, Rajs. Chodź, pokonasz mnie. Użycie na dwa spele. Coś mu tam zabrałem. Dobra, idę po tą maskę. Dobra rzecz. Oj, ten nami.
I zbytnio nie myśli. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Szklep pas cnoty, nasz pas giganta sobie dokupię i wracamy na linię. Haura is lost meat. Nie pisz easy. Lose my mind, my mind. No z farmą zdecydowanie są do tyłu. Nasi przeciwnicy. Mimo, że Yorick wygrywał w tym early, to teraz ma 99, kiedy jem 153. To jest potęga Vlada, on tą farmę może szybko zgarniać strasznie. Odpuszowywać tą linię, nawet nie odpuszowywać, ale split pushować. Tak jak wcześniej mówiłem, no i to tak strasznie jest na korzyść dla niego, że on nawet może być w tył na początku. To jest postać, która rozkręca się w mid albo w late game'ie nawet. Właśnie dzięki tej możliwości split pushu, szybkiej farmie i, no i coraz większym damage'u, bo na początku przez te cooldowny on praktycznie damage'a nie może wsadzić. Potem to kompletnie inaczej wygląda, jak widzicie. Zjebałem na skita dużego? Nie. Przeciwnik pokonany. Oni się tam biją, a ja split pushuję, nie? Krew we mnie zawrzała. No Jorik. No już ten damage dostał chłopak. Może starczy. Nie, nie starczyło. Wbijaj się w nich. No. Zabij. Lose my mind. Tu. Nie tak źle. Ten Kha'Zix wykonywał polecenie nie słysząc mnie. Gratulacje dla niego. Spokojnie. Dobrze, to nie jest chociaż Kha'Zix, który maksuje W. Aj, co? Nie odpaliłem W. Nie odpaliłem W. Chciałem zaczekać po dorzuceniu speli to odpalić. To był mój błąd. Błąd as hell. Ła! Nie chcę się przewrócić na tym krzesełeczku. Tu. Halo, słychać mnie? Słychać mnie na tym krzesle. Powinno mnie być słychać. Prawda? Prawda. To dobrze. Tu. Padłem. Niepotrzebnie. Mogłem się po prostu wycofać. Dobra, kupię relaya. To nie dość, że damage z maski będzie zwiększony. Przeciwnicy będą zeslowowani. Nie będą mogli mi uciekać. No i dodatkowe AP oraz HP, które też mu się przeliczy z AP do puszowania. No to niektórzy się pytają, co daje nastakowane E. Z każdym zwiększającym się zwiększy się skuteczność lecząca i regeneracja o 8%. Jak widzicie, dość dużo. Jeszcze damage, nie? Morgana z Kiła z E. Nie, przede wszystkim co trzeba robić z Vladem na początku, to nie dać się zabijać i starać się jak najwięcej sfarmić. A jeżeli chodzi o potem, to jak najwięcej speed pushu i po prostu damage kosmiczny sam wchodzi. Jak się dość dużo tej farmy ma, nie można się nastawiać na coś takiego, jestem Vladimirem, to będę zabijał, broń Boże. To jest postać, która głównie skupia się na farmie i w teamfightach odwala bardzo dużo czarnej roboty samym swoim ultimate'em rzucony w odpowiednie miejsce. A jak wiecie, jego ultimate, albo jak nie wiecie, jego ultimate działa w ten sposób, że zwiększa damage
zwiększa zadane obrażenia o 12, tam 12%. Nie wiem, czy na maksymalnie. Nie, jestem już na maksymalnie. Tak, no to o 12%. To jest dużo. Naprawdę to jest dużo. Bo jak dobrze rzucę tego ultimate'a w przeciwników, na przykład tak jak teraz, a oni by się bili tak przypadkiem, nie? To by wyszło wszystko tak, że oni by zdawali o 12% więcej obrażeń każdy ze wszystkiego. No to sobie wyobraźcie, jak to musi świetnie działać. To fajnie się kumuluje z ultimate'em Zeda. Ej, mogłem wyssać. Idealnie. Idealnie w momencie skończenia ultimate'a. To jest dobry moment, żeby się cofnąć. The Raven. Jeszcze wieża im padła, oni chase'ują. Silvery. Nie, nie ma to jak się zagapić z tym. No to jest masakra po prostu. Dobra, a w tym momencie można coś dokupić takiego ostrego na damage, nie wiem, jakiegoś Rabadona, który w tym momencie zwiększy tak moje AP, że to masakra. No ale pewnie już go nie dorobię, bo wygląda na to, że gra się powoli kończy. Dobra, chociaż wam trochę wyjaśniłem tą mechanikę Wladimira, mimo że sam nie jestem jakiś świetny w nim, jak widzicie, i w ogóle nim nie gram, ale coś tam wyszło, chociaż moje słowa zgadzają się mniej więcej z moimi statystykami, czy coś, czy tym jak gram, no to głównie, no jak mówię, Wladimir skupia się na farmie, late game'ie, odpowiednim rzuceniem ultimate'a w teamfightach. No i wiadomo, nie na early zdecydowanie, to nie jest postać, jeżeli ktoś chce grać pod dominację w early game'ie, to zdecydowanie to nie radzę brać Wladimira. Jeżeli jednak skupia się na lejcie. O mój Boże, jaki damage. Niech połączy nas braterstwo. To już teraz, a co dopiero jakbym miał Rabadona. Ładny przelicznik z Q. A jednak się myliłem, to jest Kazix, który dodał w W. Dobrze, jako ostatni punkt, ale jednak w ogóle dodał. Ogólnie na Kazixa polecam nie dodawać w ogóle w W swojego ultimate'a. A, flashnęła się. Ryze wywalił combo Morgana. A, minion mnie zablokował, nie mogłem pójść tędy. Tędy chciałem pójść, nie mogłem. O je, znowu za późno. Nasz kolega ładnie tu wywalił Godlike'a. No to GG! Zwycięstwo! Welcome to League of Draven! Plus 8. O, szału nie ma z tymi punktami. Dobra, no ale więcej kasy ode mnie tylko Kazix, który nawalił 11-2. A ja tu ładnie 12400. No i najwięcej asyst w grze, więcej nawet od tego ewentualnego supporta, który się robił pod full AP. Nawet wardów. Jej, Juniu. Klikać w refej, pozdrawiam popioła. Spoko. Weź Draven, słuchaj, chcę zobaczyć. Mówi, że ten Yorick, który jednak zdominował mnie na linii chyba, hehe. Tak, przeziębiony jestem, a co aż tak słychać?
Jednak widać tą przewagę w farmie zdecydowanie z mojej strony. Rzućmy okiem na te wykresy. No proszę. W bohaterów, a co dopiero będzie jak zaznaczę ogólny. No okazji ktoś dużo to już zrobił, ale 173 484 damage'a. Nic, dobra, do zobaczenia w następnym odcinku takim eventowym. No i to tyle. Grasz jeszcze? Zobaczę. Ja się z wami żegnam, na razie. Cześć.